Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy u pana Zbyszka Lewińskiego, znanego w tym regionie producenta rozsad, ale też i plantatora, jeśli chodzi o uprawę ogórka gruntowego i kapusty. Panie Zbyszku, jaki to był sezon? Wiadomo, że suchy jak w całej Polsce, ale jaka była presja chorób w tym roku? Z czym najtrudniej było panu sobie poradzić? Jeżeli chodzi o ogórka, no to naprawdę następny rok, który pokazuje, że kanciasta plamistość zaczyna dominować i wielu plantatorów naprawdę nie zwraca na to uwagi, a to jest bardzo ważne, bo zrzucamy winę na mączniaka, ale to nie jest pierwszym, najgorszą i najbardziej niebezpieczną chorobą jest kanciasta plamistość. I to nawet w fazie dwóch liści należałoby wjeżdżać z profilaktyką, bo to naprawdę, ja już tu któryś rok to widzę, z piąty już by było, że kanciasta zaczyna dominować na polach i to staje się niebezpieczne. A mówię, najprościej zrzucamy, bo zawsze mączniak był najtrudniejszą chorobą, ale tu widać, że, znaczy z mojego punktu widzenia powiem, że kanciasta plamistość otwiera drogę dla mączniaka jeszcze bardziej. Tak, każde uszkodzenie tkanki powoduje, że gdzieś faktycznie później ta roślina jest podatniejsza na choroby, ale pierwszy moment to faktycznie to były dwa liście, kiedy pan wjechał? Tak, dwa liścienie. To powinno być naprawdę robione i to, żeby oszczędnie zrobić, to lanca powinna mieć dyszę tyle co rząd, czy tam półtora metra, to co półtora metra, no żeby oszczędnie środkiem i to wtedy ma wielki sens. No. A jaką ilość wody pan wtedy dodaje do pustu? Ja przeliczam plantacji, czyli jak ja mam co 120, to dzielę 100 metrów przez 120 i wychodzi razy 100 i wtedy wychodzi ilość wody, czyli tam 1/3, czy jak to wychodzi w ogóle, matematycznie oczywiście. Tak? Bo jeżeli zrobimy stężenie na hektar i rzucimy na te rzędy, nie, tak nie może być. Po prostu musi być wyliczone. Wyliczone z metrów bieżących. No dobrze, zadzwonił pan dzisiaj do nas z taką fajną informacją, że jeden z naszych produktów, który był stosowany właśnie między innymi na plantacji ogórka, dał bardzo fajny efekt. Co się wtedy działo? Jak to pan odebrał? Co było wcześniej przyczyną, że pan ten produkt zastosował i jakie były pana wrażenia? Znaczy widziałem nadal występowanie kanciaste i stwierdziłem, że mając ten środek, pomyślałem, że spróbuję. Albo coś z tego będzie, albo nic. Ale zastosowałem i wyszło, że na drugi dzień zauważyłem, że kolor ogórka intensywnie się zazieleniem jak gdyby. Produkt pokrywa idealnie całą powierzchnię liścia. A to jest bardzo ważne, żeby im większa powierzchnia liścia jest pokryta, tym bardziej wchłania roślina. I naprawdę zauważyłem, dla mnie to był wielki efekt po prostu. Tak po niektórych odżywkach, tak widzimy jakiś efekt, a tu przy okazji naprawdę i było widać, że działa jako leczniczo. Zatrzymała się kanciasta plus tak, nowe liście. Nowe liście. Przyszło tak, ten bufor taki zielonego liścia przyszedł. Także jest dobrze. No, a wiemy, że roślinie bardzo ciężko jest rosnąć w tych warunkach wysokiej temperatury, chociaż deszczowane, podlewane, to naprawdę nie jest wszystko. Temperatura by musiała spaść i wtedy jest jakiś sens takiego. A tak to my podlewamy, no roślina żyje, ale nie żyje to tak intensywnie, jak powinna. Tak. Także podejrzewam, że u nas się zbiór ogórka o parę dni opóźni na pewno. To jest ewidentne. No jest wiele czynników, które wpływają na stres. Tak? Raz, że temperatura powietrza, temperatura gleby, to nienaturalne nawadnianie, no bo to deszczownia nigdy nie zastąpi naturalnego opadu. Plus jeszcze dodatkowo właśnie ta presja chorób, no to wszystko jakby składa się na to, że mamy wiele upraw o tej porze dzisiaj opóźnionych, tak? Tak, że to wszystko nie schodzi tak z pola, jak powinno. Ja uważam, że roślina broni się w ten sposób opóźniając, żeby wytrzymała do odpowiedniego momentu i ona próbuje to zrobić i może akurat pogoda się nam, temperatura spadnie i roślina to nadrobi, ale to mówię, ona się broni, bo ona też chce przeżyć.
nie to jest normalne. Albo wyda wcześniej plon i mniejszy plon, albo po prostu dotrzyma, żeby to... Mówimy tutaj o produkcie Rame Zolfo Ferticus 3. To nie jest produkt do ochrony, to jest produkt tak naprawdę do nawożenia dolistnego, ale ponieważ w składzie tego produktu są takie składniki jak siarka, jak miedź, jak mangan, no to one działają na roślinie tak fitosanitarnie. I moim zdaniem we wszystkich uprawach, gdzie mamy problem z taką naturalną ochroną, bo wiadomo, że na niektóre choroby stosujemy produkty kontaktowe, ale na niektóre systemiczne i w momencie, kiedy system korzeniowy nie jest w stanie pobierać wodę i to krążenie soków w roślinie nie jest tak wydajne, to produkty systemiczne gorzej się rozchodzą w tych roślinach. Tak. Nie? Więc tutaj przy tej ochronie takiej jakby standardowej te wszystkie produkty kontaktowe fajnie to uzupełniają. Tak. I to było naprawdę widać, bo ja przyszedłem rano, bo ja to pryskałem gdzieś 22. Rano przyszedłem i było widać. Było widać, patrząc na plantację, na rzędy, było to widać. No i to jest też godzina, o której tak naprawdę teraz, w obecnych warunkach, dopiero możemy wjechać na pole. No 22 to tak najwcześniej może. Tak. Gdy spada temperatura tam gdzieś do około 24 stopni, no to powiedzmy, że jeszcze to jest taka do przyjęcia temperatura, gdzie nie zaszkodzimy tej rośliny. Znaczy ja zawsze opryski wykonuję późno, zawsze. Zawsze, naprawdę, bo ta roślina wtedy dochodzi w ten właściwy turgor, no i wtedy ona to pobierze wszystko, a tak to część zdąży wyparować, bo ona nie ma możliwości wciągnięcia. Tak, to jest bardzo istotna rzecz, to co Pan teraz powiedział. W ogóle powinniśmy robić jakiekolwiek zabiegi w momencie, kiedy roślina jest w pełnym turgorze, bo nanoszenie kolejnych substancji, nawet kontaktowych na roślinę, powoduje, że ona dodatkowo jest obciążona. Tak. Tutaj możemy wiedzieć, ją męczymy, jak gdyby tak, tak krótko tak, mówiąc, tak. Męczymy ją. Nie? Tak. Natomiast Rame Zolfo, mając w składzie i miedź, i siarkę, i mangan, działa w sposób odżywczy. Szczególnie mangan powoduje, że ta roślina tę zieloność liścia odzyskuje. Ta zieloność, właśnie, tak, to było to zielone. Ten chlorofil jakby szybciej jest produkowany i tutaj też jak takie wizualne efekty możemy fajne zobaczyć. Dodatkowo jeszcze składniki te powodują, że roślina jakby sama zyskuje tą odporność taką naturalną, nie? Wspomagamy ją w tej naturalnej odporności, więc tutaj fajnie produkt dał taki efekt, jakiego się właściwie spodziewaliśmy. No ja stwierdziłem, tak, że muszę to spróbować i mnie tak coś ciągło, no i zrobiłem i naprawdę ja jestem zadowolony. Także fajnie. Mówię, każde nasze działanie, które przynosi coś, to już jest, to jest nasz plon. To wszystko się przekształca w plon, cały czas w plon. Nie w pieniądze, ja zawsze mówię, zawsze w plon, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? Dokładnie. Także mówię, no, musimy działać, ogórka raz w tygodniu co najmniej odżywiamy dolistnie, bo naprawdę w tej temperaturze, a jak wieczorem, to ta roślina przez te 12 godzin, ona to sobie spożytkuje na dobro, tak? Ona odpocznie, jak gdyby, bo my jej damy, ona nie musi korzeniem ciągnąć, tak? Bo ziemia taką temperaturę oddaje w nocy, że no, to nie jest takie łatwe dla niej. Dlatego właśnie musimy dobierać odpowiednie składniki w odpowiednim czasie, zwracać uwagę, który produkt da najlepszy efekt w danych warunkach, bo naprawdę teraz jest ogromną sztuką dobrać nawożenie do listnej ochrony w momencie, kiedy nam od 2 tygodni grzeje po 30 stopni i ciężko jest nam zapanować nad tą plantacją i nad ciągłym podlewaniem. Ciężko się też w czasie jakby zgrać z tym wszystkim, żeby w odpowiednim momencie zabiegi na polu zrobić, ale faktycznie, jeżeli to zrobimy dobrze, dobierzemy odpowiednie produkty i w odpowiednim czasie je wykonamy, no to efekty są tak. Bardzo fajne. Mogę jeszcze powiedzieć coś takiego. Kiedyś, jak była ta pogoda taka powiedzmy normalna, to można do sezonu było się przygotować wcześniej. Tak, tak. Środki, wszystko to, co potrzebowaliśmy w produkcji, można było. A w tej chwili musimy działać na chwilę, tak. Na daną chwilę. Naprawdę nie można nic z półki u siebie zdjąć. No można coś mieć, ale naprawdę nas zaskakuje wiele rzeczy i na które musimy działać wtedy, no szybko musimy i dlatego ten środek wziąłem w rękę, no bo stwierdziłem, że nic innego nie widzę. Bo ja uważam też, że chemia to nie wszystko. Najpierw trzeba się odżywić, żeby zacząć leczyć taką roślinę. Nie?
Tak, ale ona nawet powinna być przygotowana na daną chorobę. Jak tak? zaczniemy Czyli wnikać w rolę tych wszystkich mikroelementów i makroelementów, które dostarczamy roślinie, to bardzo często jest tak, że niedobór któregoś ze składników powoduje, że roślina jest o wiele bardziej podatna na infekcje. I czasami uzupełnienie tego jednego pierwiastka kluczowego daje ten efekt, że roślina naprawdę inaczej reaguje. Naprawdę potrafi sobie dużo lepiej poradzić z infekcją i zwalczyć to i ta odporność jest wtedy rośnie dużo większa. Więc fajnie, panie Zbyszku, bardzo się cieszę, że pan tego doświadczył. My to wiedzieliśmy. Z wielkim wow. Ale bardzo się cieszymy, kiedy widzi to plantator i zachęcamy państwa do sięgania po nasze produkty. Nie zawsze jest tak, że z tego klucza dobieramy produkty, tak jak mamy programy i mamy jakby już ten taki standardowy program nawożenia ułożony. Czasami warto coś tak, ja jestem tego zdania. Warto sięgnąć po coś innego, tak, żeby w tym momencie. I tu tak to wyszło tutaj u nas. Tak. Dlatego bądźcie państwo z nami w stałym kontakcie. My odbieramy telefony czasami naprawdę o różnych porach. Bardzo często zdarzają się telefony z różnymi zapytaniami. My wtedy podpowiadamy, kiedy, który produkt, jak to zrobić i zachęcamy do tego kontaktu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.